Oczywiście embargo wpływa nie tylko na Polskę, ale na całą Europę, na cały świat. W Unii Europejskiej zauważyliśmy, odnotowaliśmy spadki cen praktycznie na wszystkich kierunkach żywnościowych, tu także w Polsce. Dla nas najistotniejszy rynek rosyjski był pod względem owoców i warzyw, szczególnie jabłek, ale także wieprzowiny, ale także produktów mleczarskich, gdzie w ostatnich dwóch latach dynamika eksportu była bardzo wysoka. Oczywiście nie udało się utrzymać dynamiki w roku 2014 eksportowej na poziomie kilkunastu procent, jak bywało w roku 2013 czy 2012, ale jeszcze ten poziom 4,5% wzrostu uzyskaliśmy, gdzie większość państw unijnych zanotowała spadki eksportowe, jeśli chodzi o wolumen. Więc my utrzymaliśmy ten wysoki eksport, ale dzięki temu, że zwiększyliśmy nasz eksport na rynki Unii Europejskiej z 79% do prawie 81% i jednocześnie aktywnie wychodzimy na rynki afrykańskie i azjatyckie. Wchodzenie na rynki tak zwane trzecie, pozaunijne, wymaga także większej dyscypliny ze strony samych eksporterów i tego większego dopasowania się do potrzeb lokalnych konsumentów. Inny produkt potrzeba wysłać do Algierii, a zupełnie inny chociażby na rynek Emiratów Arabskich. W tym roku to, co chcemy się głównie skoncentrować, to oczywiście targi w Chinach Sial China, ale także będziemy w Chinach Środkowych i Zachodnich. Chcemy także zintensyfikować naszą promocję na rynku Algierii. To jest wzmocnienie relacji z Turcją i rynki dwa wielce obiecujące, a jeszcze nadal praktycznie marginalnie jesteśmy tam obecni. To jest rynek Indii i rynek Iranu.